Wiele ubrań może być całkiem uniwersalnych, jeśli wiemy, jak zmienić ich charakter dodatkami. Do takich należy płaszcz, który może być zarówno elegancki, codzienny, jak i luźny. Witam na czasie dżentelmenów, nazywam się Łukasz Kielban, a dzisiaj pokażę, jak nosić płaszcz na trzy całkiem różne sposoby. Wszelkie sytuacje, w jakich uczestniczymy, mają swój określony stopień formalności, a ten z kolei wskazuje mniej lub bardziej dokładnie, jak powinniśmy się ubrać zgodnie z zasadami. Można by więc pomyśleć, że aby przestrzegać tych reguł, powinniśmy posiadać zestaw ubrań na każdą okazję. Moglibyśmy sobie pozwolić na luksus zgromadzenia ich, ale zdecydowanie częściej wybierzemy drogę powolnego rozbudowywania swojej garderoby. Ważne dla nas będzie, na jak wiele okazji możemy założyć dane ubranie, dzięki czemu będziemy mogli ograniczyć ilość zakupów. Dlatego tak dobrym wyborem będą stonowane klasyki ze środka skali formalności, które nadadzą się w wielu sytuacjach, a ich charakter będzie zależał od dodatków. Do takich ubrań należy na przykład granatowy garnitur, błękitna koszula czy beżowe chinosy. Należy do nich też klasyczny płaszcz wojskowy. W tym materiale pokażę, jak ten dość wyrazisty element garderoby można przeobrazić na różne sposoby. Potraktuj to jako inspirację do zabawy swoim strojem. Nieco kreatywności sprawi, że będziesz miał dużo bardziej uniwersalne ubrania. Moją bazą jest przerobiony na cywilny płaszcz marynarki wojennej, który niedawno pokazywałem w osobnym materiale. Zajrzyj tam, jeśli interesuje Cię, co z nim zrobiłem, żeby leżał tak dobrze. W marynarce wojennej był to płaszcz codzienny, ale ciemny kolor i klasyczny krój sprawiają, że prezentuje się całkiem elegancko. Dlatego można śmiało dopasować go do różnych okazji. Na początek weźmy sytuacje formalne. Może to być wyjście na premierę do teatru, kolacja w eleganckiej restauracji lub spotkanie biznesowe, na którym obowiązuje klasyczny dress code. W takich momentach wszystko musi być zapięte na ostatni lub przedostatni guzik. Płaszcz przez większość czasu pozostanie zapięty, a kołnierz położony. Będzie się wyśmienicie komponował z garniturem, jasną, błękitną lub białą koszulą i krawatem bądź muszką. Bardzo ważne będą tu buty. Czarne, klasyczne derby lub oksfordy zrobią bardzo dobre wrażenie, ale muszą być dobrze wypastowane i wypolerowane. W czasie chłodniejszej pogody należy wybrać stonowany szal. Lepiej jednak, żeby nie był czarny, chyba że to bardzo formalna okazja. W większości wypadków ładnie urozmaici dekolt szal zielony, bordowy lub granatowy, ale tylko ze wzorem. Jeśli szal i płaszcz miałyby ten sam kolor, będą się zlewać. A jeśli kolor będzie się różnił tylko deseniem, będzie to wyglądało na kiepski komplet. Dlatego lepiej poszukać nieco wyróżniającego się, ale wciąż nie rzucającego się w oczy. W stylu formalnym nieco kłopotu może sprawić nakrycie głowy. Rzecz jasna, klasyka podpowiedziałaby kapelusz i będzie to bardzo dobry wybór, który dodatkowo uchroni fryzurę przed potarganiem, ale większość osób się na niego nie zdecyduje. Czapka dzianinowa i kaszkiet będą się nieco kłócić z tak formalnym strojem, ale jeśli już decydujesz się na którąś z nich, wybierz taką w kolorze ciemnym, najlepiej nawiązującym do szalika. Rękawiczki, najlepiej skórzane, powinny być w kolorze butów. Gdybyś nosił torbę, nie powinieneś jej zawieszać na ramieniu. Jest to niewygodne, ale w formalnym stylu trzyma się torby i aktówki w ręce. Przejdźmy do luźniejszej wersji, stylu codziennego. Rozumiem przez niego okazje, które wymagają od nas stonowanego, klasycznego stroju, ale już nie garnituru czy krawata. Mogą to być na przykład randki, zwykły dzień w pracy, w której nie funkcjonuje formalny dress code, czy spotkanie z promotorem na studiach. Szczerze mówiąc, to wersja, którą sam preferuję przy wszelakich spotkaniach z ludźmi. Pod płaszcz założymy najczęściej chinosy, a na górze możemy mieć koszulę i marynarkę sportową lub klasyczny sweter. Polecam tak dobierać kolory, żeby spodnie wyraźnie odcinały się od płaszcza. Pozwoli to zaznaczyć nogi i będzie z korzyścią dla sylwetki. Z góry już tak nie musimy uważać, bo i tak będzie mniej widoczna. W takim stylu sam najchętniej noszę klasyczne buty brązowe, znów porządnie wypastowane, a do nich dobieram oczywiście brązowe rękawiczki. Szalik, podobnie jak spodnie, powinien się tutaj wyraźnie odcinać. Możemy sobie zatem pozwolić na więcej swobody i uczynić z szala ten element, który będzie się pierwszy rzucał w oczy. Nada on luźniejszego charakteru całej stylizacji. Także nakrycie głowy może być mniej zobowiązujące. Moim ulubionym wyborem są tutaj kaszkiety, szare lub brązowe. Staram się, żeby kolorystycznie nawiązywały do szala, ale nie stosuję kompletów. Jeśli zdecydujesz się na czapkę z dzianiny, kieruj się po prostu podobnymi przesłankami.
Rzecz jasna, sam płaszcz może być tu rozpięty. W końcu to niezobowiązujący styl. Torba na ramieniu świetnie go uzupełni. Czasem po prostu nie musimy dopinać naszego stroju na ostatni guzik. Ba, nie musimy go w ogóle zapinać. Rozpięty płaszcz połączony ze swetrem lub golfem w wyraźny wzór oraz jeansami będzie w pełni luźny, ale nadal klasyczny. W tym wypadku ogranicza nas już niewiele zasad męskiej elegancji. Warto jednak pamiętać, żeby kolory do siebie pasowały. Jeśli chcesz, żeby jakiś element wybijał się na pierwszy plan, postaraj się, aby nie miał za bardzo konkurencji. Zbyt duża ilość charakterystycznych rzeczy będzie tworzyła kakofonię i wpłynie to zdecydowanie negatywnie na odbiór całości. Tutaj już świetnie widać, jak płaszcz, który jeszcze przed chwilą budował formalny wizerunek, teraz uzupełnia ten luźny. Pozwolę sobie pokazać jeszcze coś pomiędzy stylem codziennym a luźnym, czyli jeansy połączone z koszulą i sportową marynarką. Bardzo lubię ten styl, ale w wielu wypadkach nie nadaje się on do pracy, a będą sytuacje, w których będzie też zbyt elegancki. Niemniej świetnie pokazuje, jak elastyczna jest klasyka i jak dokładnie możemy stopniować poziom formalności naszego stroju detalami. W tym wypadku mamy stylizację, która sprawdzi się na przykład w podróży albo na randce czy podczas wyjścia do pubu. Rzecz jasna nie powiem, że ten płaszcz czy jakiekolwiek inne ubranie jest w pełni uniwersalne. Pokazałem tutaj pewien zakres sytuacji, prawda, że całkiem szeroki, ale jednak ma swoje ograniczenia. Mój płaszcz nie będzie pasował do smokingu czy fraka, które wymagałyby już klasycznej dyplomatki, czyli płaszcza o wyższym stroju formalności. Nie będzie pasował również do strojów sportowych, takich jak dres. Co prawda widziałem ostatnio takie mieszanie stylów, dres, czarny, długi płaszcz i buty do biegania, ale wygląda to tragicznie. Nie jest to zresztą wielkim odkryciem, bo w tym mieszaniu raczej właśnie chodzi o ten efekt szoku. Niemniej odradzam przekraczanie takich granic. Polecam tego typu zabawę ze stylizacjami. Gładkie swetry, sportowe marynarki, koszule błękitne lub z prostym wzorem, chinosy, a nawet klasyczne jeansy mają spory zakres stopni formalności, co czyni z nich całkiem uniwersalne elementy garderoby. Warto wyrobić sobie kreatywność w tym kontekście i urozmaicać swój styl. I jak się Wam podobały podane przykłady? Który zasługuje na szczególną uwagę? Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. To też jeden z bardzo niewielu materiałów poświęconych stylizacjom na czasie dżentelmenów. Myślicie, że powinienem robić ich więcej? Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!